witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj kolejny piękny dzień, tym razem błękitne niebo, także bardzo się cieszę i cieszę się z każdego ciepłego dnia, bo mam wrażenie, że nikt nie wiadomo, kiedy ten następny dzień to już będzie ten, w którym trzeba założyć sweter. A w Polsce jest ponad 30 stopni, środek lata, po prostu to jest takie dziwne. Także oby takie dni, jeszcze takich dni było kilka. To będzie chyba raczej taki domowy vlog, chociaż zastanawiamy się, czy nie podjechać do farm shop. Jeżeli słyszycie śpiewanie, to mój syn w swoim pokoju układa klocki i śpiewa. I zastanawiam się, bo dawno nie byliśmy i może byśmy... Znaczy, nie pogardziłam jakimiś nowymi ziemniaczkami do obiadu. I czasami można trafić jakieś fajne rzeczy. Także może Adam sobie właśnie szykuje jedzenie do pracy. Ale raczej to będzie taki domowy vlog. I wiecie co? Poszukuję plecaka. Ale takiego plecaka... bardziej eleganckiego, nie takiego sportowego, ale takiego klasyka jakiegoś. Mam jeden z Rive Rylan, kupiłam go chyba w zeszłym roku, wydaje mi się, bo może 2 lata temu. Ale nie do końca już mi się podoba, nie, dawno, bo pamiętam, że na pumpkin picking byłam, ale na pewno nie w zeszłym roku. To ma przynajmniej 2 lata, albo i dłużej. I naderwało mi się już jedno to ramionczko, więc z tym nie do końca już mi się podoba, z tymi czerwonymi dodatkami. I chciałam coś takiego bardziej klasycznego, może czarny albo brązowy, może czarny w sumie, mam czarne trapery na zimę, czarny taki bardziej do wszystkiego. Jak byłam ostatnio w TK Maxie w Milton, weszłam tak na chwilę, był taki tłum ludzi w tym sklepie, jakoś on jest duży, a nie bardzo przypadam za tym TK Maxem, nie wiem dlaczego, preferuję ten nasz w Northampton. I tak szybko tylko przeleciałam przez torebki. Był jeden taki, ale nie do końca mi się podobał, nie chcę kupować czegoś, co mi się tak, wiecie, nie do końca podoba, bo są to rzeczy, które raczej rzadko kupuję. Jezu, słoneczko, chodzi, ale super. Także chyba będę robiła jakiś mały research, jakiś fajny plecaczek. Tak. Bo aha, dlaczego? Dlaczego szukam plecaczka? Jak będę w Polsce w listopadzie, jedziemy do Zakopanego z moją siostrą. I tak stwierdziłam, że chyba nie chcę chodzić po Zakopanym z torebką. Nie wiem, czy... Raczej nie będziemy chodzić po górach, wiecie, to będzie listopad, nie będziemy chodzić. Ale jednak trochę tam, gdzieś tam będziemy sobie chodzić. I jakoś tak nie widzę, żeby z torebką chodzić. Tak jak chodziłam... jak pojechaliśmy naszą podróż poślubną do Zakopanego, to na Gubłowkę szłam z torebką i tak idiotycznie się troszkę czułam, także chyba chciałabym mieć plecaczek. No zobaczymy. Zobaczymy, czy coś znajdę do tej pory. Muszę się też rozglądać u nas właśnie w TK Maxie, jak u nas tym razem, albo po prostu może w jakimś, nie wiem, Nexcie, albo w H&M, nie wiem, czy coś ostatnio kupowaliście takiego? Czy możecie gdzieś polecić. W ogóle byłam w Mango, przepiękne trencze, teraz są przepiękne trencze, ale w zeszłym roku kupiłam trencz granatowy, który bardzo lubię, ale przepiękne były takie kurtki. Już mi się podobają rzeczy jesienne i zimowe, to jest straszne, także nie, jeszcze chcemy lato, jeszcze chcemy ciepłą pogodę. Tak, ale właśnie będę rozglądać się z jakimś fajnym plecaczkiem. No, dam wam znać, co jeszcze dzisiaj będziemy ciekawego robić. I zapraszam na vloga. Życzę miłego dnia, kochani. Dajcie znać, co tam u was słychać. Powinnam coś zrobić, ale mi się nie chce. Rzadko mi się to zdarza. Z tyłu głowy mam całą listę rzeczy, które muszę zrobić, ale to mamy to krzesło, to tak lubię tutaj dużo siedzieć, ale muszę dzisiaj umyć w ogóle buty. Nie wiem, jeżeli jesteście ze mną długo, to wiecie, że ja bardzo dbam o czystość butów, a przez to, że dbam o swoje, dbam również o chłopaków, a to są chłopaki, także oni nie dbają. A lubię jak mają oboje białe dasy. Także muszę im je czyścić, żeby wyglądały dalej na białe. Także dzisiaj to jest na pewno w planie. I nie wiem, co jeszcze, bo nie myślę. Relaksik. Mąż mi robi kawkę. Także, żyć nie umierać.
To jest czas na afirmacje. Wyobrażam sobie już, że jestem teraz na Malediwach. Bujam się przed moim domkiem. No jakoś to trzeba sprowadzić na siebie. Kiedyś zobaczycie vloga z Sylwii z Malediw. Nie wiem, z kim tam będę jeszcze, bo jest lista. ale kiedyś to nastąpi. Oj, będzie moja kawka. Hello. Hi. Your drink, my lover. Thank you. Lato, ale ten już kubeczek Hello. Wjechał. O, widzicie, plusy mi posiadanie większego brzuszka. Można sobie postawić tutaj kubeczek. Nie przewróci się. Muszę wam powiedzieć, że już się tak przestawiłam na mleko migdałowe, że już mi nie brakuje krowiego. Bo na początku to jak raz na jakiś czas piłam sobie z migdałowym, tak po prostu, bo czasami lubiłam, to wydawało mi się, że nie jestem w stanie pić innego. Teoretycznie jest to bez laktozy. Ale tak mi posmakowała już z migdałowym, że już nie mam problemu i tylko z takim piję. Także cool. Cigunia zażywa kąpieli słonecznej. Kwiatuszki dalej żyją. Będę was update'ować. Jestem pewna, że będą dalej żyły. Lubię jak pada, bo nie muszę ich podawać. Bo ja troszkę zapamiętam o tym. Nie, Ziguś? Ale ty na szczęście zapomniałeś już o wykopywaniu i... Tu jest ten plecaczek i jakoś już w ogóle mi się nie podoba ani kolory, ani cały ten motyw. Zwłaszcza te czerwone ramionczka i tutaj są, widzicie, tu naderwane, tu popękane, także nie. Chciałabym jakiś nowy i może najprawdopodobniej czarny, ale jeszcze się zobaczy. Ja już gotowa, sukienka z Laurelli, torebeczka obak i klapeczki z H&M. Jak mi w ogóle moja torebka pasuje pięknie do mojej sukienki Laurelli. No identyczny kolor. Identyko. Wyjechaliśmy. Mamy też tutaj zwierzaczki. Rusze. Jakiesik. Koziołki, motyłki. Przyszły do nas. Zajadają sobie sałatkę. Let's Are they piggies? They go. Are the wolves? No a tam takie ładne kwiatuszki w ogóle. Tam jest kawiarenka, tu z dziewczynami się czasem spotykam, a tam jest farm shop. Także lecimy. Są ziemniaczki, będziemy brać na pewno. I żeby te brudne, bo znaczy, że lepsze. It's so big. We do have cucumbers. I bought in Polish shop. Idziemy na lody. Are they the best? Yeah. Wróciliśmy. Oprócz tego, co wam pokazywałam, wzięliśmy jeszcze tutaj takie to jajecznice. Rewelacja. A Liam bardzo chciał wziąć z Igiemu nowe piłki, bo są takie, wiecie, w takich kolorach. I zawsze bierze mu takie ciasteczko, bo nie bardzo lubi. Szyszkę wzięliśmy, bo potrzebujemy zbierać takie rzeczy do szkoły. No i oczywiście te lody pyszne. Także ja się przebieram. W ogóle się tak zrobiło ciepło. Nie wiem, co się wydarzyło, ale zrobiło się dzisiaj prawdziwe lato. Jest bardzo gorąco, także kubek trochę w dyni na miejscu. Ale jest wrzesień, także wrzesień to już... Tak trochę, wiecie, jesień. No, ja się przebieram i robię sobie obiad, bo jestem po prostu głodna. Także nowe ziemniaczki, łosoś i mizeria. Jak gotuję, lubię sobie się oglądać. Zwykle to jest YouTube, ale wszystko już mam oglądnięte. Także oglądam teraz, kończę już Love is Blind UK. Ale fajny zwiastun będzie film Uglies. Strasznie się podobają takiego typu filmy, będzie dopiero w piątek, także wiem już, co w piątek oglądam, przyszły piątek. Jeśli chodzi o łososia, to ja albo polewam go po prostu sosem sojowym,
I właśnie go sobie tutaj zamykam i do piekarnika, albo cytryna i sól. Tylko te dwie opcje, jakoś w zależności, na którą mam w danym momencie ochotę. Także to ląduje w piekarniku teraz. Obiadek wręcz idealny, koperek do tego wszystkiego i mrożona kawka. Także idę zajadać teraz do ogródka i to jest kolejny plus naszego stołu. Jezu, jaka pogoda, ale podobno Adam mi powiedział, że to ma być ponoć ostatni dzień taki gorący w Anglii. Także szkoda, bo w przyszłym tygodniu chcielibyśmy gdzieś pojechać, dawno nie byliśmy gdzieś tu w Anglii, a mam na oku jedno ładne miejsce. Także oby chociaż trochę było tej pogody następnym razem, ale dzisiaj to jest po prostu upał. Potroił się upał, nie wiadomo skąd, bo nie miało być aż tak gorąco. Z tego co patrzyłam, ale Adam mówi, że miało być to właśnie najgorętszy dzień. Ostatni w Anglii. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam moje stroje do ćwiczeń. Robię często takie porządki w ubraniu, często no raz, może dwa razy w roku, dla mnie to jest często, porządki w ubraniach ogólnie. Ja na przykład nie lubię mieć zawalonej szafy, nie lubię nie widzieć co mam ze względu na ilość ubrań. Bardziej tak, wiecie, quality over quantity. Lubię przemyśleć to co kupuję, żebym mogła w tym chodzić często i lubiła w tym chodzić. Także na przykład u mnie nie ma szafa wiosenna, letnia, jesienno-zimowa i wiecie, muszę to wszystko wyciągać gdzieś pod łóżka i przykładać ubrania. Tylko ja mam wszystko w szafie cały czas. Jedyne co chowam sezonowo to są kurtki zimowe, tylko dlatego, że one normalnie wiszą, wiecie, na wieszakach na dole i bez sensu w lecie, żeby nam tam wisiały zimowe kurtki. A tak to ubrania mam cały czas, bo jeżeli w czymś długo nie chodzę, to znaczy, że już tego nie potrzebuję albo się w tym nie mieszczę. I po prostu to albo sprzedaję, albo oddaję, jeżeli nie jest jakaś... że coś pika i zastanawiam się, czy komuś alarm, czy coś. Także albo sprzedaję to, albo po prostu oddaję na charity. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam, zrobię taki przegląd moich rzeczy do ćwiczeń, bo ja bardzo dużo ćwiczę ogólnie, lubię ćwiczyć i trochę mam tego i chciałam Wam pokazać, co mam i co polecam, co się u mnie sprawdza, co mam od dłuższego czasu i dobrze wciąż wygląda i ogólnie sprawdza się przy treningach, bo i zarówno biegam na bieżni i trenuję siłowo, można powiedzieć, no z ciężarkami, ale z takimi lekkimi ciężarkami, oporowo, z gumami, treningi HIIT, czyli takie bardzo, wiecie, gdzie potrzebne jest wsparcie, zwłaszcza przy moim biuście. I ogólnie u mnie z ubraniami to tak wygląda, że ja nie lubię mieć bardzo dużej ilości ubrań. Ja muszę się mieścić w szafach i szufladach, które mam. Ale jeżeli chodzi o stroje sportowe, mam wrażenie, że od dawna mam... Żadnych się nie pozbywam przede wszystkim, bo raczej mam takich lepsze stroje. Nie mam tutaj... jedyny chyba taki... tani, jeśli tak to można nazwać, to mam jeden biustonosz z Lidla, bo mi się strasznie podoba i jedne shorty z Primarka, a nie jest mi szkoda pieniędzy na stroje sportowe, bo podoba mi się dobra jakość i fakt, że mam je od lat i wyglądają cudownie i dalej, wiecie, trzymają tak jak miały trzymać, wyglądają dobrze, mogłabym spokojnie ubrać i wyjść z domu w tych ubraniach, o tym mówię. Także pomyślałam, że może Wam pokażę co mam, może się komuś, może ktoś chciałby, wiecie, szuka czegoś i chciałby wiedzieć, gdzie można kupić jakieś fajne stroje sportowe. Nie wiem, ja bardzo lubię mieć fajne, mimo że ćwiczę teraz tylko w domu, ale lubię mieć porządne i ładne stroje, po prostu lubię. Ja lubię się ogólnie otaczać ładnymi rzeczami i no taka jestem po prostu. Nie będę tu się zagłębiać jakoś w to, chciałam tylko pokazać jak to wygląda, jaka jest jakość, co mam i co, do czego się fajnie sprawdza. I na przykład tyle mam biustonoszy. Jedyne co mam w praniu to mam jeden biustonosz z Gymshark, mam taki czarny zwykły i grantowe leginsy z satinowy, bo wczoraj robiłam trening i są właśnie są w pralce w tym momencie. Jeżeli chodzi o biustonosze, ubóstwiam satinowe, to wiecie, to jest najładniejszy i najlepszy biustonosz jaki mam, ubóstwiam go, jest przepiękny, jest jeszcze w sprzedaży teraz.
I zamówiłam z tej serii bluzę. Mówiłam wam, że marzyła mi się bluza. I mam bluzę, już przyszła, jest u mojej siostry, także odbiorę sobie w listopadzie. Także z tej kolekcji właśnie w takim kolorze miałam ja również bluzę. Jest przepiękny, rewelacyjnie trzyma. Mój biust jest spory i ja potrzebuję dobrego wsparcia. One normalnie mają miseczki, ale je wyciągam, bo ja mam po prostu duży biust, nie potrzebuję miseczek. I drugi satinowy mam jeszcze taki, to jest jeden z tych pierwszych. To ten się już, przez to, że on jest taki wycięty, no przepiękne ma plecy. Ja go używam tylko jak mam takie typowe ćwiczenia siłowe, oporowe, gdzie nie muszę skakać, bo no nie chciałabym, żebym miała jakiś tutaj wypadeczek. Mam takie klasyki z Gymsharka, które się też bardzo dobrze sprawdzają na bieżni. Właśnie dokładnie taki sam mam, tylko czarny w praniu. Ten jest taki szaro-różowy. Ten jest genialny, on jest taki bardzo... taki, jakby to powiedzieć, ten jest taki, widzicie, delikatny, że jakiś, nie wiem, hitworka, nie no, zrobiłam hitworka, bo on jest dobrze zabudowany, ale ten jest taki, materiał jest taki mega gruby, w ogóle te plecy jak są super zrobione, bardzo ładnie też wygląda. Mam nadzieję też, że jak kiedyś pojadę na jakiś fitka, mówiłam wam, że mi się marzy, to po prostu mam w czym wybierać, w czym pojechać. No oczywiście mam klasyki. Ten jest ryboka, mam go, Boże, milion lat. On wygląda cały czas tak samo. Tak samo klasyk z Adidasa. Też się świetnie sprawdza do każdych treningów i klasyk różowy z Adidasa. Mam jeszcze taki, pamiętam, że tu Alicji Czarodziejki go widziałam i mi się tak spodobał i znalazłam go tutaj, bo on jest w formie takiej jakby bluzeczki trochę. No on się kończy zaraz pod biustem, tylko ma wbudowane, wiecie, miseczki. I tył ma bardzo fajny. To były takie pierwsze właśnie, które miały takie tyły na krzyż i muszę wam powiedzieć, założenie tego biustu nosza to już jest połowa treningu, a ściągnięcie to druga połowa. Strasznie się ciężko wkłada przez to, że te wszystkie paski są na krzyż i on jest taki dopasowany, ale wygląda obłędnie, tak, coś takiego, żeby założyć właśnie na siłownię, bo jest super. I to jest ten z Lidla, to no kupiłam go miliard lat temu, jak jeszcze kupowałam taki właśnie jakiś z AliExpress i nie mówię, że te z AliExpress są złe, absolutnie nie, ale na przykład ja miałam, kupiłam komplet i teoretycznie był ładny, ale on przez niego wszystko prześwitywało i mi to bardzo przeszkadzało, bo nawet jak się nie schyliłam, to widziałam cały zaraz bielizny, to nie było po prostu dla mnie. Ale ten, taki zwykły czarny, ale on tak ślicznie wygląda na plecach. Także ten jeden zostawiłam. Nie zakładam go jakoś super często, muszę powiedzieć, ale fajnie wygląda. I ostatni mam taki z Guessa. On jest taki bardziej dresowy, więc on się troszkę sprał, ale dużo go używałam, I nie jest zły, ale to też taki nie na jakieś bardzo, bardzo duże skakania. Mam cztery koszulki, te krótkie takie topy, nie używam w ogóle koszulek, jak w domu trenuję, to trenuję po prostu w spodenkach czy leggingsach i w samym biustonoszu, ale te koszulki, to był jakiś szał, nie wiem, 2 lata temu, oglądałam dziewczyny, one wszystkie miały te topy i one są fajne i one byłyby fajne też jakbym poszła na siłownię, ale używam je bardziej w zimie, kiedy zanim zacznę trening, jest mi po prostu zimno czasami. I właśnie taki mam z Gymsharka, mam różowy, mam taki seledynowy, to one są wszystkie takie same. Kolejny różowy też z Gymsharka i ten jest Ocean Apart zielony. Coś tam się dzieje, bo co czas coś pika, coś komuś jakiś alarm. Ten ciemny zielony, więc te zakładam czasami, ale najczęściej po rozgrzewce jest już mi tak ciepło, że absolutnie ich nie potrzebuję. Mam też sporo spodenek krótkich, najczęściej w lecie je używam właśnie. Jedną takie wiecie, dłuższe, takie shorty, ale takie lekko dłuższe i to jest Woman's Health, nie, Woman's Best, taka firma, chciałam wypróbować i naprawdę bardzo fajnie trzymają brzuchy ta guma, a u mnie to jest, wiecie, must have. Te mi się kiedyś marzyły, Gymshark z tymi gumami szerokimi. Strasznie mi się w ogóle podoba ten rodzaj shortów i kupiłam. One są takie, nie wiem jak w kamerze później to wyjdzie, bo one są takie czerwone, ale nie taki typowy czerwień, typowa czerwień, ale uwielbiam. I dokładnie ten sam krój mam w takim fajnym zielono-turkusowym kolorze. Także te lubię bardzo na
lato, mam również Gymsharka takie krótkie właśnie shorty. One są fajne właśnie w lecie na takie typowo jakieś z ciężarkami właśnie, jakieś takie albo z brzuszkiem. Ej, to jest w ogóle hit. Jak kupiłam te spodenki, Jezus, one naprawdę mają tyle lat. Nie wiem, może jak się tu wprowadziliśmy, to je kupiłam, mam wrażenie. One mi się tak strasznie podobały. One są z Adidasa, obviously, wszyscy widzą ten kolor i jak się w nich ćwiczy, tak mi się podobały, że kupiłam drugą parę. Wtedy mi się wydawało, że wiecie, jak mi się zniszczy, to żebym miała drugą parę. Mam je już, no nie, pewnie z 10 lat. Nie wiem, może krócej, ale mam dwie pary. Także, ale spoko, bo na przykład ja zakładam je tylko raz, jak ćwiczę, zawsze biorę wszystko, co mam na sobie. Nie wyobrażam sobie takich spocone leginsy założyć na drugi dzień. Tak jakoś nie, ja muszę mieć wszystko wyprane. Nawet jak się za bardzo nie spocę, to jednak czuję, że trening zrobiłam i no nie mogę założyć tego na drugi dzień. Także lubię mieć dużo, żeby mi nigdy nie brakło. Mam jeszcze takie z Adidasa, te też były fajne, też mają miliard lat, one mają takie, wiecie, te shorty pod spodem i takie luźne na zewnątrz, też takie Adidasa, tych nie bardzo lubię ten kształt, ale jak byłam taka dużo, dużo większa, a byłam, to te były najwygodniejsze. I właśnie to są te spodenki z Pepko, to moja siostra mi kupiła? Bo widziałam u niej i one mi się tak strasznie spodobały z tymi kokardeczkami. Kurde, dawno ich nie miałam. Muszę je założyć, bo najczęściej sięgam właśnie po leginsy ostatnio. I właśnie, jeżeli chodzi o leginsy. Tyle mam leginsów plus granatowe satinwy, które były moimi pierwszymi, a nie, to były moje drugie, i tamte są genialne, bo mega trzymają, mają taką grubą tą gumę i one tak super brzuch trzymają, także idealne na wszystkie takie treningi, na przykład HIIT workout są po prostu idealne, bo wiem, że mi nic tutaj nie wyskoczy, nie będzie mi latać i w ogóle, no po prostu są idealne. Jeżeli chodzi właśnie o satinwy, to jest moja najnowszy zakup. Boże, jest przepiękny ten kolor, mięciusieńkie, cudowne. Zaraz po nich właśnie lubię... Nie. Zaraz po tych granatowe są najlepsze. Potem są te i potem są te. Też kupiłam je za jakieś grosze, znaczy za grosze, no na wyprzedażach. Super, mega trzymają. Wydaje mi się, że bardzo są podobne do tych granatowych właśnie. Nie są już takie miziowate właśnie jak te niebieskie, ale one tak super trzymają, więc te są idealne do biegania. To jest komplet z tym biustonoszem różowym. I on ma takie z przodu V. Wszystkie mają te eski, no są przepięknie uszyte. Nie zrobione już, majstra, nie czekaj, aż powiem, super zrobione są, uszyte i super materiał, ale te się na przykład nie nadają do biegania, do jakieś, nie wiem, muszę pałacyki robić czy coś, bo suwa mi się po prostu z brzucha. Te Moro też mi się długo marzyły i są super, one mają te takie pośladki, wiecie. Adam bardzo lubi, jak noszę te leginsy. Także te są genialne, to wszystko Satin 2. Później mam z takiej firmy AYBL chyba, to gdzieś chyba znalazłam też na internetach, gdzieś dziewczyny miały dużo z tej firmy i te muszę powiedzieć, że bardzo mi przypominają te satinwy materiałem i tym, jak trzymałem, ta guma jest mega taka, wiecie, mocna, także no u mnie to się super sprawdza i te są bardzo podobne, te są z Gymsharka. Kiedyś miałam właśnie dużą obsesję na punkcie Gymsharka i zakochałam się i kupiłam wtedy bardzo dużo, tak w tym samym momencie, że tak powiem. I te są też z Gymsharka. Te są mają takie dziwne, tą gumę mają, bo mam wrażenie, że u nas jakby, wiecie, te takie stroje do nurkowania, mam wrażenie, że to jest taki materiał, ale on świetnie trzyma brzuch. To widziałam u youtuberki, którą oglądam z Ameryki i one mi się tak spodobały i wygooglowałam i akurat ktoś sprzedawał na Vinted. Także kupowałam i bardzo często je nosiłam. I mam jeszcze dwie pary z Adidasa, bordowe. O, to w trendach, teraz trzeba nosić, bo one są w trendach chyba, bordo słyszałam, że będzie w tej jesieni. Bardzo fajne i ostatnie z Adidasa. Jeszcze mam taki wzór, które też zresztą są fajne, chociaż troszkę zjeżdżają.
Tak, one troszkę zjeżdżały, także one takie są właśnie do treningów siłowych. Także sporo tego mam i jakoś tylko z tym się nie, tego się nie pozbywam, bo we wszystko się mieszczę. Wszystko się sprawdza, przez to, że jakość jest lepsza, one się po prostu nie niszczą. I kocham moje stroje sportowe i uwielbiam to codzienne takie dobieranie sobie co dzisiaj, które się najlepiej sprawdzi. W zależności zawsze sprawdzam najpierw, jaki mam trening, żeby dobrać odpowiedni strój. Dzisiaj na pewno pójdzie jakiś taki, co dobrze trzyma wszystko, ponieważ dzisiaj mam spalanie, taki trening, także jest dużo skakania. No i wtedy właśnie tak to wygląda. W dni wolne zwykle robię sobie bieżnie, ale dzisiaj akurat wypada mi trening. Także taki mam strój, jeżeli kogoś interesowało, gdzie kupuję i jak to u mnie wygląda, ale kocham moje stroje i wierzę, że kiedyś może, nie wiem, pójdę na siłownię kiedyś, albo chociaż właśnie pojadę na jakiś fit camp i będę miała z czego wybierać piękne stroje, bo uwielbiam. Od razu się lepiej czuję, mam większą motywację do treningu, cokolwiek na kogo działa, wiecie jak to jest, nie? Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. I Matko Boska, dobra, kończę na dzisiaj tego vloga, bo chyba zrobił się długi. Mam nadzieję, że fajnie ze mną spędziliście czas. Dajcie znać, gdzie wy kupujecie stroje sportowe, czy macie taką firmę, gdzie wiecie, po prostu mają cudowne stroje i zawsze tam wracacie, bo u mnie to chyba będzie zdecydowanie Satin 2. Chyba teraz mam już wszystko, co chciałam. Miała fajne jeszcze spodenki sprzedawała, ale nie ma tego koloru, bo właśnie chciałam takie beżowe spodenki, ale nie ma. Także na razie, ale bluza jest i jest piękna, także będę miała idealnie, bo w listopadzie będzie zimno, także bluza się na pewno przyda w Zakopanem. Tak. Także dajcie znać, jak to u Was wygląda. Także ja się już z Wami żegnam, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!